Kompleks więzienny Pawiarka obejmował obszar ponad 1,5 hektara. Dwa główne budynki kompleksu to oddział męski, to jest ten podłużny budynek mierzący w rzeczywistości 155 metrów długości, 12 metrów szerokości, czterokondygnacyjny. Obok znajdował się budynek oddziału kobiecego, tak zwana Serbia, miał 50 metrów długości, był dwupiętrowy. Nazwa Serbia wzięła się stąd, że zanim ten budynek został przejęty na oddział kobiecy więzienia, to mieścił się w nim szpital dla żołnierzy, którzy powracali z frontu wojny rosyjsko-tureckiej. Główna brama wjazdowa na teren kompleksu więziennego, obok bramy budki wartownicze. Budynek z charakterystycznym kominem to była kotłownia. Obok kotłowni widzimy na makiecie hałdę niewygaszonego żużlu z tej kotłowni. Jest ona istotna z tego względu, że w czasie okupacji hitlerowskiej, gdy służbę na Pawiaku jako strażnicy pełnili SS-mani, to znęcali się oni nad osadzonymi między innymi w ten sposób, że kazali więźniom czołgać się po tej niewygaszonej hałdzie żużlu, powodując dotkliwe obrażenia, oparzenia całego ciała wśród osadzonych. Proszę Państwa, na terenie kompleksu były również magazyn żywnościowy, garaże, małe warsztaty rzemieślnicze, szpital więzienny oddziału męskiego, izba chorych. W budynku Serbii na drugim piętrze znajdował się szpital oddziału kobiecego. Ponadto była również biała i czarna pralnia. Skąd te nazwy, czym się różniły? Obie funkcjonowały w czasie okupacji niemieckiej i biała pralnia była to pralnia, gdzie więźniarki z Serbii musiały prać, reperować mundury gestapowców. Czarna pralnia natomiast była to pralnia, gdzie kobiety, więźniarki Serbii prały, reperowały bieliznę ubrania współosadzonych. I czarna pralnia na terenie kompleksu więziennego była takim miejscem, gdzie kontaktowano osoby ze sobą, była takim punktem konspiracyjnym. Mianowicie, gdy na Pawiak trafiało małżeństwo, to wraz z przywiezieniem na teren kompleksu więziennego żona trafiała na oddział kobiecy, na Serbię, mąż na oddział męski. Te osoby nie miały o sobie żadnych informacji. Konspiracja więzienna starała się to w ten sposób zorganizować, aby skontaktować ze sobą te osoby. I na przykład kobieta była wybierana do grupy więźniarek zatrudnionych w czarnej pralni, natomiast mężczyzna był w grupie więźniów, którzy tą brudną bieliznę z oddziału męskiego mieli przenieść na oddział kobiecy właśnie do czarnej pralni. I tamte osoby w czarnej pralni mogły się ze sobą skontaktować. Ponadto w brudnej bieliźnie przemycano również konspiracyjne wiadomości grypsy. Najbardziej charakterystycznymi pamiątkami w Muzeum Więzienia Pawiak są grypsy. Mamy bardzo duży zbiór grypsów różnego typu. Były to zakonspirowane, często zakonspirowane listy, pisane potajemnie, w ukryciu i przesyłane drogą konspiracyjną. Kto te grypsy przenosił? Te grypsy przenosili tak zwani więźniowie funkcyjni. Byli to na przykład pisarze więzienni, lekarze, później pracownicy kolumny sanitarnej, ale też pracownice patronatu. Ponieważ tutaj działała bardzo dobrze zorganizowana siatka konspiracyjna. W tej siatce konspiracyjnej również działała Polska Straż Więzienna, która także te grypsy przenosiła, wynosiła na zewnątrz. Grypsy były to listy pisane na ogół na malutkich karteczkach, najczęściej na bibułkach od papierosów i przenoszone drogą konspiracyjną. One wtedy łatwiej je było ukryć, zwinąć. Tutaj mamy oprócz przykładów, jak te grypsy wyglądały, mamy też pokazane sposoby ich przenoszenia. Tutaj mamy autentyczny klucz zakręcany, wykonany przez jednego z polskich strażników więziennych w warsztatach, który w ten sposób grypsy przenosił. Grypsy były przenoszone na przykład wszywane w ubraniu, w guzikach. Jeden z polskich lekarzy więźniów, pan dr Zygmunt Śliwicki, który stał na czele siatki, wewnętrznej siatki konspiracyjnej, przenosił grypsy w zapalniczce między innymi.
Tutaj mamy przykłady, jak te grypsy wyglądały. Ja mówiłam, że one były na ogół pisane na bibułkach od papierosów, ale mamy na przykład gryps napisany na fragmencie ubrania, na fragmencie materiału. Po prostu to, co więzień miał przy sobie i co mógł wykorzystać właśnie na napisanie wiadomości. W naszych zbiorach znajduje się również gryps wykłuwany, nie pisany, tylko wykłuwany igłą albo szpilką, który kiedy czytamy go pod światło, weźmiemy go pod światło, doskonale możemy tą całą dosyć długą treść odczytać.